Przede mną bazylika. Najważniejszy kościół świata. Kościół kościołów. Stąd wychodzą wszystkie mądrości, wszystkie rzeczy, które słowa, wszystkie, które są najbardziej potrzebne i ludzkość, gdyby ogarniała je wszystkie, te mądrości, nie byłoby głodu, nie byłoby wojen, nie byłoby nienawiści. Świat byłby zupełnie inny. Po prostu alkohol sprawił to, że straciłem wszystko w pewnym momencie. Doskonale wiedziałem, że jestem uzależniony, ale jak gdyby cały czas sobie udowadniałem, że dam radę. Że poradzę sobie bez specjalistycznej pomocy typu terapeuta czy terapii. No i dalej. Tym po prostu więcej tego alkoholu było, że ona też stwierdziła, że dłużej tego nie zniesie. Po prostu odeszła. To powiedzmy był wtedy taki prawdziwy impuls, takie zastanowienie się nad życiem. Podjąłem terapię, skończyłem i też poczułem się, że jestem wyleczony, że już wiem, co robić, żeby nie pić. I bardzo szybko mnie to zgubiło. Bo po 2 miesiącach już piłem jeszcze więcej. Jestem alkoholikiem, takim ciężkim. Alkoholik jest tylko alkoholik. Mi się jakoś życie potoczyło, że się rozwaliłem wszystko, rodzinę, to co było do rozwalenia, to rozwaliłem. Wpadłem już w taki dół, w kanały. Co się trochę odbiłem, to z powrotem. To było moje życie. To było moje życie. Wszedłem tu przed tym duszkiem. Duszkiem bym to wybił. To dla mnie. No. A teraz już nie. Ja to odłożę. Ja wiem, że te piwo to nie tylko 2 złote, no mi coś. No mi tyle zabrało. Piwo, wódka. I ona mi zabrała, tylko ja wiem. Więcej co nie ma sobie. Jak tam człowiek parę złotych, to nie myśli człowiek, żeby kupić bułkę czy coś. Ważniejsze dla niego jest, żeby kupić flaszkę czy denatura czy coś. Żeby zabić te myśli. Ja nie wiem, jak piekło wygląda, ale tam to jest piekło. Bo jak człowiek już sięga dna i staje, prawda, przed trudnymi wyborami, no to jedynym wyjściem w tym momencie jest tylko powiedzieć się Bogu, no. Ale to jest niesamowita historia. Tak? Podoba się panu ten pomysł wyjazdu? No, ja w ogóle generalnie zawsze miałem tendencję do robienia jakiejś takiej nagłej rewolucji w swoim życiu, a jak jeszcze sama się robi nagle tak, to już w ogóle szok. Pan Marek już przygotowany na wyjazd? Wszystko tak, jest? Tak, ja już od tygodnia czasu spakowany jestem.
Tak? Wyprasowany, wyprasowany, tego tylko troszeczkę zły jestem, no bo z tymi zębami, no widzi pani, pół roku czekam na te zęby i nie ma pewności, czy na pojutrze będą gotowe. Z nimi na pewno będziemy się tam modlili. O, ja na pewno się to podobało. Ja na pewno będę się modlił, bo dużo zawdzięczam świętej pamięci ojcu panecznemu przecież, bo to jeszcze mnie przecież z tej łapanki z dwojca centralnego, pamięta pani mnie? Z centralnego tutaj. Ja z tej szesnastki jeden żyję. Co będziemy tam robić? Będziemy słuchać, co papież do nas ma do powiedzenia. Jednego dnia będziemy mieli katechezę z papieżem, a innego dnia będziemy słuchali świadectw różnych osób, w tym naszego Roberta. A. On został wybrany z całej grupy osób, które z Polski jadą, a z Polski jedzie około 200 osób, które w imieniu wszystkich tych ludzi powie coś do papieża, tak? Może ci było bardzo podpowiedzone, nie? Zobaczymy, czy w tym szaleństwie jest metoda. Załatwi, czyli? To i mogą się przez ten czas zastanowić i przekażemy panu Robertowi. Co chcielibyście, żeby od was było powiedziane? To chciałbym, jeżeli to jest możliwe, żeby Robert to przeczytał, to zaznaczyć, że bardzo jestem wdzięczny, że udało mi się wyrwać wiadomo z czego i że tak wylądowałem, no i że mają w perspektywie i te mieszkanie, no i że życie moje się uporządkowało. Słuchajcie, to pan Robert wam przeczyta tą ostatnią wersję i powiecie, czy to wszystko, co w tej chwili też padło i to, co było wcześniej, czy jest na pewno ujęte, czy chcielibyście, żeby to było inaczej sformułowane, dobra? Ojcze Święty, chciałbym na wstępie podziękować za możliwość spotkania się tu, w Watykańskiej Bazylice. Nas, osób bezdomnych i ubogich, bez względu na wyznanie, kolor skóry czy miejsce zamieszkania. Dla niejednego los bywał okrutniejszy niż mój, ale wiemy, że nie jesteśmy sami. Wiemy i czujemy, że jesteś, Franciszku, z nami całym sercem. Za co chciałbym podziękować, choć nie znam słów, które by to wyraziły. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję panu, że pan się zdobył do tego, bo to wiem, że to nie lada myślimy. To było jedno z najtrudniejszych zadań w moim życiu. Idąc taki już minął mnie człowiek, elegancko ubrany, ładnie pachnący i po prostu uderzył mnie zapach tych perfum. Taka myśl, przecież ja byłem taki sam. Tak spojrzałem w tą witrynę sklepową i tak powiedziałem sobie, że nie, tym razem jest dość. Zamknąłem się na detoksie w Warszawie. Byłem tam 10 dni. Dla mnie jako alkoholika to pierwszy raz w życiu był wielki szok, gdzie zobaczyłem ludzi z delirium. Z najgorszymi skutkami spożywania alkoholu. Padaczka z wideo mamy. I wtedy zrozumiałem, że albo trzeźwe życie, albo w ogóle. Bodajże chyba tydzień czy półtora tygodnia po wyjściu z terapii znalazłem pracę. Zacząłem pracować jako pomocnik montera okien w Warszawie na budowie. Tak jak nosiłem te okna, stał żurał budowlany, żuraw wieżowy. I tak z pewnym respektem podchodziłem do ludzi, którzy tam pracują, widząc jak to się buja, jak to pracuje. I tak w pewnej chwili pomyślałem, dlaczego ja mam nosić te okna, jak mogę je wwozić, prawda? To było takie przełamanie w sobie, w głowie. Bo jedna jak gdyby strona mi mówiła, że nie wchodź, bo się boisz, bo spadniesz, a druga mówiła, walcz. Ty się wcale nie boisz i potrafisz. I wygrała ta właśnie dobra strona. I wszedłem, pracuję. Nie bez powodu zostałem z tego jakoś wyciągnięty. Nawet zastanawiałem się, jakby to określić, nie? No to musiał być cud, bo ja już nie widziałem, pamiętam takie momenty
że ja już nie widziałem dla siebie ratunku. Ja już po prostu pamiętam, że piłem już tak kasacyjnie po prostu. I ja wiedziałem, że jak rano wstaję, to mam 3 minuty, żeby coś wymyśleć. Albo się napić od razu, czyli miałem butelkę blisko zawsze gdzieś, albo dostanę jakiegoś ataku, albo po prostu rozsypię się w proszek. Dla takiego człowieka jak ja to było ważne. To było ważne, że ktoś normalnie mnie zauważa, chce mi pomóc. I w tym jest sens. W tym jest sens. Ktoś mnie trzyma. Bo moje chłopaki to się mnie nie trzymają właśnie. No. Ja pani mogę, że się będę pani. Dobrze, to bardzo ładnie. Nie potrafię tego wyjaśnić. Tak jak mówię, jestem dalej bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o wiarę i tak dalej, ale no inaczej tego nie potrafię powiedzieć, tak więc musi być coś na rzeczy. W takim ostatecznym momencie zwróciłem się do Boga, mówię, Boże, jeśli jesteś, to pomóż mi, prawda, i zrób coś ze mną, żeby postaw mnie na nogi i postaw przede mną jakieś, żebym mógł Twoją jakąś wolę wypełniać. Mówiąc, ja bardzo długo nie byłem w kościele i to też dla mnie takie przeżycie duchowe, że mogłem zacząć wszystko to, gdzie praktycznie zaczęło się chrześcijaństwo. Dla mnie to tak samo jak nowy dzień żyć. Nie przypuszczałem, że coś takiego mnie spotka, że będę w tak bezpośredniej bliskości Ojca Świętego. Jakie wrażenie? Takie wrażenie, że jeszcze teraz, jak przypominam sobie tamte chwile, to nogi mi się trzęsą. Ojcze Święty, chciałbym na wstępie podziękować za możliwość spotkania się tu, żeby wyrazić naszą radość, że pamiętasz o nas jako o osobach wartościowych, a nie wytykanych palcami, tylko za to, że los dał nam piekło życia na ziemi. Jako ludzie nie różnimy się od innych znakomitych tego świata. Mamy swoje pasje, marzenia, które staramy się realizować małymi krokami. Dla niejednego los bywał okrutniejszy niż mój, ale wiem, że nie jesteśmy sami. Wiemy i czujemy, że jesteś, Franciszku, z nami. Całym sercem, za co chciałbym Ci podziękować, choć nie znam słów, które by to wyraziły. Nigdy też nie byłem tak podekscytowany i wiem, że warto walczyć, bo po prostu widać efekty
że moja praca, moje podnoszenie się z dna tego i moralnego, i psychicznego daje efekty, co widać. Una cosa que Roberto decía que como seres humanos nosotros no nos diferenciamos de los grandes del mundo. Tenemos nuestras pasiones y nuestros sueños que tratamos de llevar adelante con pequeños pasos. La pasión y el sueño. To palabra, que pueden ayudar. To jest coś takiego, co zawsze zostaje w człowieku, nawet jak już upadnie na same dno, prawda? Ja osobiście mam dużo marzeń, mam wielkie marzenia, mam ogromne marzenia. Chciałbym jeszcze dużo dokonać, chciałbym uczestniczyć w jakichś wielkich projektach. Nawet nie potrafię określić jakich, ale mam taką siłę, która na pewno wynika z moich marzeń i z tego, że dostałem, prawda, jeszcze tą szansę bycia tutaj wśród żywych, tak to ja to tak nazywam, bycia wśród żywych. Więc mnie to bardzo dotyczy, prawda, bezpośrednio. Dla mnie un hombre, una mujer muy pobre, pero de una pobreza distinta a la de ustedes, es cuando ese hombre o esa mujer pierde la capacidad de soñar, pierde la capacidad de llevar una pasión adelante. No dejen de soñar. Solo aquel que siente que le falta algo mira arriba y sueña. El que tiene todo no puede soñar. Ja nie znam języka, miałem te tłumaczenie, ale ja prawie bez tego tłumaczenia, z jego wargią, z jego mimiki ust, to czułem to, co on chce przekazać i że to jest, nie jest tak zwany kit, że to jest prawda, że to jest, idzie od niego, od serca. Te pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Papieżem, który nie odtrącił nas, który nas się nie wstydzi i który jest całym sercem za nami. Wyjadę stąd, taki spokojny, uśmiechnięty, że się nie będę bał starości, nie będę się bał. Ja się nie spodziewam cudu, ale realu, że nie da jak, że będę czekał, o tak, kiedy przyjdzie koniec, że się będę śmiał. Błysk w oczach i do przodu, tego się spodziewam. Tutaj normalnie, jak już człowiek tak z tego skorzystał, to pasowałoby coś ze siebie dać. Jeżeli ja się wydobyłem znowu, to było moje więzienie. Ktoś powie tam jakieś, nie wiadomo jakie ciężkie. Ja w to wierzę, że to Pan Bóg sprawił, że ktoś mnie tam znalazł na tym dole.
te siostry wyciągły mnie. Ja bym jeszcze coś chciał dać. Co jeszcze zrobić? Coś zrobić? Nie, że bradzi jeść i normalnie sam dla siebie. Nie, nie. Żeby to miało sens. No, na pewno jestem szczęśliwszy od pierwszego naszego spotkania. Też wierzę w to, że cuda się zdarzają, że marzenia się spełniają, że warto walczyć. Odczuwam ogromną wdzięczność. To chciałem dodać. Wielką wdzięczność, za którą też jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny za tą wdzięczność. A to jest niesamowite uczucie. Już wiem, to jest coś niesamowitego.